Więc tak, zginęła baba. Niech żyje baba. Musimy zrekrutować kogoś dobrego. Z obsługą drona. Chociaż w sumie nie musimy. W sumie ten dron to jest kwestia tylko dojazdu. Życzenie śmierci, co ona ma? Może permanentnie zginąć. Bizu, nikt tego nie testował. To jest tak samo jak w tym. Dlaczego nie lubię koniec końców Gears of War Tactics? Bo tam też były perki, które na najwyższym poziomie nie działały. I tu masz perka, że może permanentnie zginąć. No i no fajnie, u mnie wszyscy mogą zginąć, tak? Cieszę się bardzo. No więc, no ekstra Ubisoft. Kurde. Przynajmniej jeden bezwartościowy, ta postać jest zaraz do odstrzału. Pojazd osobisty. Premier sytuacji. Więc tak, zróbmy tą misję tutaj. Związaną z wyzwoleniem obszaru. Która jest dosłownie za rogiem. Czyli w tył zwrot i tutaj. Samochód chyba pusty. Sorry. Tu jest jakaś misja. Tak? No dobra, tylko czemu nie widać na mapie, skoro widać ją. Chyba, że muszę ją wybrać teraz. Śledź. Tu jest jakaś wtyczka. Deportation, shame on us. Jakaś giga mała pewnie, z umiejętnością, nie wiem, latania w ogóle. Wasn't sure you'd come, knowing I'm part of the establishment. Or at least I was, until Albion dismissed Parliament. I do want to say, what you've done in Westminster is remarkable. You've given the people hope. The government's not innocent. But they can't take all the credit. Albion took advantage of their weakness and fear. Taki cyrk. I couldn't agree more. That's why I contacted you. Albion haven't simply shut down the government. They've sullied the Palace of Westminster, the Great Bell, with their Co ja bym dał, żeby u nas jakaś korporacja, jakby Żabka wywaliła rząd? Wyobrażacie sobie? Żabka przejmuje kontrolę w Polsce. Czy to byłoby piękne? Tak? Tak, mokry sen. I flaga Żabki na tym. Wymienił mu od razu. Flaga Żabki. Herb wiadomo jaki. Hymn. Coś się wyłoży. Były te piosenki o Żabkach z tego. Było takie kiedyś chyba jakaś Dolina Wiklinowej Zatoki, nie, zaraz, Przyjaciele Wiklinowej Zatoki, o bobrach, taki serial animowany polski. Ali babki śpiewały na stówę o żabkach. Rere kumkum, dokładnie byłby hymn. Co muszę zrobić? Wejść do wieży zegarowej. A, gdzie są drony robotnicze? Tam jest Amazon. Mogę się zmienić w niewidzialnego. Zaczynam to dojść, wejść do wieży zegarowej. Assassin's Creed, innymi słowy. Miałem jedyny minus, że nie mam tej babki, że nie mogę sobie wejść do wieży zegarowej i po prostu tam wlecieć. Okej. Okay. I już jest. Może Żabka jest z Rydzykiem, właśnie. Aha. Więc tak, najpierw weźmiemy oczywiście pieniądz, który tutaj leży, growy. I chyba jest tu. Tu leży po prostu, Jezu, mogę sobie podlecieć tutaj. Kulturalnie zaparkować. Jezu, nie bij mojego drona. Sorry, ty nie ogarniam sterowania. Pałka. Czy normalnie bym wziął gościa, który jest...
A! I to ma zrobić robot ten, okej. Okay. Będziesz czekać na mnie? Dzięki. Przylotujesz dronem. Bez niczego. Że silny jest Whistler. Silny, Whistler zawsze silny, nie ma włosów. Nie, to w Billy było inaczej. Sounds like Polska. Nie wiem, co mam zrobić, powiem szczerze. No, jest checkpoint robocikowy, słodko. Jeszcze mi dało w miejsce, gdzie od razu ten. Warto dodać, że mam chyba do niego technologię. Ciekawe, jak teraz ulepszę pająkobota. Czy od razu dostanie... Tak, i zobaczmy. Tak, mam od razu chyba podwójny skok. Leci. Okej, nie mam podwójny, oszukali mnie troszeczkę, no ale to nic. Mam nadzieję, że potem się zrestartuje. Więc ogólnie tak, no gra ma dużo elementów platformowych. To jest dla wielu... To jest jakaś dziura, żeby na to wskoczyć? Może to być dla wielu plus, dla wielu minus, ale platformówka to jest... Główny. No i tutaj teoretycznie, gdybym miał podwójny skok, który mam, to powinienem tu wejść. No ale, ponieważ nie mogę użyć, co w sumie no, ma jakiś sens, bo dopiero to odblokowałem. Podwójnego skoku, którego mam, ale nie mogę używać. Tak, co to za Castlevania? Bardzo ładne, krosa. Ubisoft zrobił Castlevanionko. Jakie patrzcie, jaki level design. To nie jest szajs, to jest Ubisoft, to jest dobra firma. Że ładna lokacja, nie? No tak, no tutaj... O ile lead designer pewnie nie istniał, tak? Osoby odpowiedzialne za szczegóły są całkiem spoko, tak? Uwaga. Ciekawe, czy jest realistyczne, aż takie coś jest w tym... Emil powinien wiedzieć, bo tam mieszka przecież. Takie coś jest w tym, w jakimś tym zamku, czy to jest jakiś ten zegarek, tak? Czy z tego się można nauczyć historii? Okej. Okay. Tak się dzieje w Wielkiej Brytanii? Jakieś alarmy bombowe? To nie jest... Ja myślałem, że to na żywo, sorry, dobra, to jest tylko w grze. Prince of Persia po prostu z robotami. Zdążę? Zdążyłem. Szkoda tego podwójnego skoku. Okej, okay, tak, tak, tłokątka. Niskiej rozdzielczości cienie są. To ciekawe, jak do tego doszło.
Tu trudne wylosowało trochę. No, Hugo w tym, w Watch Dogsach, nie? Kto by się spodziewał. Nie, nie, seks jest spoko, tak, te goście od samych mechanik są bardzo okej. Tylko level designer, że ten lead designer, no to jaja, że to jest niepowiązane ilość postaci, ich permadet z umiejętnościami, no to jest bardzo słabe moim zdaniem. Tak? Dobra, proszę mnie wpuścić tutaj. Dozorca, jakieś tam suchary do poczytania. No i... Polska wyzwolona. Ile kosztuje mi to połączenia z dronem? Mam jakąś sieć. To jest pewnie już 5G, bo teraz wprowadzają 6G. To z Big Ben czy nie? Bo się nie znam o tej Wielkiej Brytanii. Watch yourself, co? Ty mieszkasz tutaj, Emil, teraz? Nie, bo jak chcesz, możesz wyjść na pole. Dostały tylko... Czy to są nowe te punkty tego? Kurde, nie rozumiem. Wzruszające. We need to remind people that our culture is one of unity, not oppression. It represents our parliamentary democracy. Yes. To have Albion deface it the way they did, it's clear what they were up to. Thank you, Deadsec. Wyobraź sobie w Polsce. Rząd wspaniały, tak? Uwalniamy was spod złej Westminster will surely rise up against Albion after this. Thank you. Jak tam, Emil, tęsknilibyście za Borysem? Co? Żeby jakby go wykupił jakiś Albion z Polski, firma tłumacząca. Zrekrutowaliśmy kogo? Jakąś nazwać panią babę, moment. Ten ryj już był chyba, nie? Yes, we're getting bigger and bigger. Welcome to DC. Yeah, this is gonna be real. Let's do it. Fantastic. To jest Borat. Okej, kim ty jesteś? Masz zegarek, który co robi? Jeszcze raz. Dostałem trochę hajsu w ogóle od rodziców. Na trzecim poziomie pająk co robi? Aktywne manualne maskowanie. No to pająk jest już niezniszczalny. Potem jest tak, elektrostatyczny cios. Nakrał przeciwnika. Kilku naraz. Fala uderzeniowa. I bomba nuklearna na końcu. Cyfrowe ukrycie zneutralizowanego celu. Po prostu znikają zwłoki. Oddaj pająka i skakanko. Super skóra i że mogę lepszych ludzi rekrutować. I w sumie odblokowałem wszystko. Przecież jest tak, kiedy podejść od tyłu, nie, wywołaj bunt w 4 dzielnicach. W 6. Na końcu zostaje dron bojowy. To pewnie jest coś co nie wiem. Można wioskę w Iraku spacyfikować. Zaatakuj na krótko optyka wroga. Paralizacja. Jeszcze patrzę co, zacięcie broni. Takie smutne. Szukam takich game changerowych umiejętności. Pająk, który skacze, spoko. Pułapka. Dobra, niech tam manualnie się maskuje. To będzie już cheaty będą praktycznie. I teraz tak, mamy chyba tego drona bojowego, transportowego. I co możemy mu zrobić? A, bo to są jeszcze inne drony, okej. Że w Krakowie nie ma hejnału, nigdy go nie słyszę na szczęście, więc ten... Okej, ale co ty potrafisz jeszcze raz? Drużyna? Jezu, ma pistolet z tłumikiem? Mniejsze obrażenia, zasłania pistoletem w ogóle ten pojazd szpiegowski, rakiety i maskowanie.
Blokuje broń wroga, a unikatowa broń. No, głupio by było, gdyby coś się stało, nie? Okej, czy rozumiem, że jak wcisnę X i kliknę czwórkę... Gdzie jest ten samochód? Przywołuję, no. Słyszałem, że coś przyjechało. O, jest. Z rakietami. Mhm. Maskowanie, czemu nie działa? Głupia jakby zginęła. Trochę ich zdezorientowało chyba, że... Nie wiem, co tu się dzieje, powiem szczerze, i tyle. Ej, jak macie reklamy, to gadajcie z babą. Z Emilem, sorry. Czy samochody policji nie mają? Przecież nic tutaj nie mają, te samochody. Okej, nie wiem, jak działa maskowanie. Mam pod piątką maskowanie, ale maskowanie nie działa. Jakiś chory wjechał właśnie ten. Nie wiem, nie rozumiem. Mam maskowanie, czuję się oszukany troszeczkę, bo to jest moim zdaniem ważny ten parametr, no ale nie mogę tego zmienić. No i co tak naprawdę? No mogę robić te misje główne, rekrutacyjne, ale tak średnio warto. Pasowałoby zrekrutować kogoś tylko z dronem, żeby polecieć na następne patologiczne te. Bo mamy tak, mamy kogoś z dronem. Poraża wrogów, wypuszcza drużynę, klucz francuski. Szpieg Chloe. Ma kondycję, pojazd szpiegowski, ale nie mogę maskowania włączyć. Nie wiem czemu. Nie wiem też, czy mam zbitą szybę w sumie. O, tam jest chyba giga człowiek teraz. Tak. Ambulance, triage. We should recruit someone in medicine. We get beaten to a bloody pulp all the time. It's better than watching tutorials on how to suture your own wounds. She's in a great mood, isn't she? She's a shady character, that's for sure. Her network activity shows she's been trying to hack the National Health Service. As if the NHS wasn't already on its sniper? We don't need some hacker doing with it. Do you really think I couldn't undo the damage done by some human hacker? Just connect me to one of the hospital services she targeted, and I'll sort it. On it. I teraz najnudniejsza rzecz. Muszę wejść tutaj, wybrać a nie. Zaraz, nie rozumiem.
Jak Miosko chce ten gadżet używać, to nie mogę, bo to jest narzucane na to, co ona ma. Nie rozumiem. A, teraz nie. Klukiem myszki się zmienia. Okej, może mieć kilka umiejętności. Okej, no zrobię jeszcze raz. Jak włączyć maskowanie? Przytrzymać? Wcisnąć dwa razy? Pokaż sterowanie, maskowanie pod piątkę, wcisnąć piątka na numerycznej? Nie wiem, ktoś z was w to grał? Rakiety pod trzy strzelają, tak to sprawdzaliśmy, nie ma problemu. Może pod czwórką dalej? Pod jedynką? Dwójką? Szóstką? Siódemką? Ósemką? Dziewiątką? Co jest wrane? Wcisnąłem zdjęcia w chmurze, okej. Wciśnij E, E jest wysiadanie. Tak, F to Fong. F patrzenie do tyłu, Q. Że nie ma maskowania, ale pokazuje, kurczę, jest pod interfejsem. Czy dopuszczam, że Microsoft zryp... Microsoft... Ubisoft zrypał? No ale... no bez jaj. Co tak stuka? Słyszycie to? Chyba, że zmienia tak biegi ostro. Hear me out. If we recruit an Albion guard, we could get them to infiltrate for us. How's that sound? I repeat, all units, we have reports of a hostile in your area. Over. Control, we've received call. How did they get past the checkpoint? Wy? Czy to tak jeżdżę bez sensu, bo... Okej, czym jest ten teraz ten niebieski pasek w samochodziku? Co ten waszym zdaniem jest? Aha, dobra, to pasek pościgu. Okej. Może trzeba stać? Okej, rakiety nie są naprowadzane z tego co widzę. Po prostu... Jezu. Chciałem, że dach wskoczę, sorry. Sam błyskotliwi.
sumie czuję trochę emocji, bo wiem, że mogę ją stracić. Tak? Chyba, że teraz wyjdę z gry po prostu. Okej, na moście widzę, odpuszczają pościg. Są bardzo mili. Okej, pożyczymy sobie akurat opancerzoną ciężarówkę. Robię fabułę, oszukuję Polaków, poszukuję, przepraszam. Dobra, ukryłem się gdzieś tu. No jecy, błyskotliwi. O kurde. Zajebiście. Podoba mi się to. Okej. Okay. I to ma sens. Polak. Niestety muszę teraz poczekać. Jak się wszyscy zginą, gra jest... Gra się kończy, przegrywasz. Okej, przypomnę kogoś z dronem tak naprawdę. Legal experts come in handy if shit hits the fan. Ironically, running an illegal resistance group would be easy for someone to consult for legal advice. Karta klienta. Neurolog. Miotacz strzałek. Nauk hazard.
Paralizator, pojazd osobisty. Baba z dronem była spoko, szkoda, że zdechła. Dron dziennikarski. O, tu coś jest. Leży tam. Tylko trzeba zrobić zagadkę. Tu płynie czerwone jeszcze, tak? Dziwne, tu jest jakaś pustka. Tak, bardzo trudna zagadka, absolutnie. No coś tu śmierdzi, rozumiem, że tu... Moment, moment. Tak, bo płynie stąd. Wypływa stąd i tu jest czerwone. Czy tu musi wpłynąć... tak, nie, widzimy, że skąd... Tutaj się coś buguje, tak jakby. No chyba, że możemy zaraz. Bo tu nie ma jak tego przekierować żywcem, tak? To jest najlepsze wyjście, ponieważ to wpływa... Chyba, że stąd zobaczymy, co tu jest i się okaże, że tu coś jeszcze jest, ale... To okej. Proszę, proszę, trudna zagadka całkiem. Czyli teraz musimy, możemy... Tam ktoś zdycha w ogóle. Czyli tu płynie, tak, musimy... jak odwrócić bieg tego, historii? Bo stąd płynie tu. Nie rozumiem, co tu mogę zrobić. Że było gdzieś R. Aj, dobra, odwróciliśmy teraz, chyba ma to sens dużo większy. Nie. A, dobra, tyle. Poklikane i to wszystko. Trochę chyba zbrutforsowana była ta zagadka. No, ale trudno. No i punkty patologii zebrane. Uratuję, to wypada... Ty, jaki Polak teraz jest kozacki! Czy Polak nie zginął? Moment. Wspaniały, jeden z większych Polaków. Okej, tu jest chyba kolejna dziewnica. Gdzie możemy coś zrobić, tak? Bo chyba jesteśmy już w innej w tym momencie. Tak, jesteśmy w City of London. I to jest też hakowanie hubu, zdjęcie dowodów, pogrzebanie przyszłości. To bardzo ładne, co Robert napisał. Zastał London murowany, zostawił drewniany. To chcemy zrobić. Teraz tak. Jak szukać tych super ludzi?
najlepiej. 3. Tak skanując ich znajdziemy? Czy to było przez właśnie profilowanie, że się pojawiła ta kuleczka? Ludzie z kuleczką mają sens, tak? Inni ludzie nie mają sensu. Robienie misji też mi się wydaje nie ma sensu. Czyli dostaniemy więcej punktów doświadczenia. Ja bym po prostu wyzwolił ten Londyn i tyle. Wyzwalamy realnie, niestety, znajdując te czerwone rzeczy. Więc tak, wyzwoliłbym Londyn normalnie. Potem bym babą z dronem, albo gościem z dronem, znalazł te wszystkie punkty technologii. I tyle. I to jest GG. Tak, a potem misję to się już komuś zleci, żeby przeszedł na moich oczach. Szkoda, że można robić stójki. Tu coś niby jest, jakiś punkt technologii, tak? Pytanie, czy w innych dzielnicach punktów jest więcej na raz, czy przez ten jeden punkt taki biedacki trochę? Tam leży. Wydawałoby się, że nic, tylko wejść niewidzialnym Polakiem. I ten. I zabrać? Co to bijesz po... Żeby Polak nie zginął w sumie. Jezu, dziękuję. Nauk, hazard. Czemu babka mnie bije, zgasza jej rodzinę? Polak, uciekaj. Ej, ktoś do ciebie dzwoni. Został uratowany przed napadem przez Kacpra. No dobra, ale czemu jest na mnie zły? Co? I zaczął mnie bić. Duszba. Dostała napadnięta przez Kacpra. Powiem tak. Żadnych świadków. Okay. I została teraz... Hospitalizowania przez nich. Wstrząsający cios. Serduńko. Zakupoholizm. Ręczny karabin maszynowy. Rzeźniczka. Streamuje podcasty entuzjastów broni. Skurde, jakaś pani Burak, nie? Dobra, wejdźmy do tego. Czy była Polka? Sorry, kto był Polak Polką? Jamila Hussein. To jest polskie nazwisko? Kate Queen. Dorota Wilk. Musimy panią zrekrutować. A ty? Gdzie RTX-y? Nie widziałeś kiedy? Jezus, Polak jest jodą. Ale to nie jest Dorota, to jest ktoś inny, sorry. Po co jest Kelly? Nie wiem, dałem go, bo dało się go zrekrutować. Młotek. Okej, okay, zagadka pyta, gdzie można tutaj wejść do tego. Bo to jest tam.
Polak będzie musiał zniknąć niestety. Sorry, nie możemy Polka od razu się pozbyć. Dobra. Oj. Nie mogę ryzykować, że Polak mi zejdzie. Dobra, Polak jest niestety... Jakby tam... Ty żyjesz? Została zaatakowana. Został zhospitalizowany. Ale oni żyją! Dobra, Polak nikogo nie skrzywdził. I tu jest klucz rzekomo. Aha. Nie trzeba było jej hospitalizować. No, ale okej. Okay. A Jezu! Sorry. Widzę jakieś żółte gęby, które schodzą tutaj się. Żółte, czerwone, przepraszam. No okej, okay, tylko jakiś gdzieś dojść do mojego skarbu. Zaraz. Ej, nie Polaku, nie, ej, Polaku! Dobra. Teraz mogę po prostu... Niedostępny. Ty, jak wykrywali mnie. Pokaż na mapie. Halo? Ty, wycwanili się. Cześć, pozdrowionka. Czołem. Polak nie przeżyje. To jest największy dramat tej gry. Do widzenia. Nie ma Polaka. Ej, robi się gorąco. Ukrycie przed pościgiem. Jak psa. Dobrze, to jest jedna z ciekawszych feature'ów tej gry. Zostało parę minut niestety już tylko. Shut up. Dobra, analiza. Camden wyzwolone, teraz Westminster też chyba wyzwolone z tego co widzę. To jest jakaś kryjówka, nie mam ochoty. Pasowałoby zrobić... To jest misja, czy to jest ten? Znajdź źródło sygnału, to jest syf. Walki pięściarskie. Potrzebujemy drona do latania. Co? Osobisty pojazd sława? Kim ty jesteś? This one looks like a big shot in Clan Kelly. Give us good access if we can bring them over to our side. Kelly, jeszcze jakieś gangi są. Dobra, teraz zrozumiałem. Huh.
Amatorka zakładania firm. Mój stary jest fanatykiem zakładania firm. O Boże. Tak. Ty co jest grane? Co mi się niedobrze zrobiło nagle? Albo dostałam pewnie tym prętem. Tylko, że to nie było zasygnalizowane animacją. Bezrobotny. Dziadka chce mieć drużynę. Hej. A ty kim? Co to jest? Jakiś super postać. Odporność, dron pościgowy z drogi. Zabijmy go teraz. Search me one more time, you little cunt, and see what happens to you. You need to calm down. Oh, fuck. Sorry for biting your head off. Look, I thought you were Albion. They keep stopping me, and I'm a little wound up. What's wrong, eh? Maybe we can help you. They just started coming after me all of a sudden. Now it seems like every time I walk through a checkpoint, I get the full fucking cavity search. I think someone's using that damn CTOS to make false reports against me. CTOS certainly is perfect for abuse. Is there anybody you'd want to make more of? Sure, loads. But I fear that avenue of inquiry would be like searching for a needle in a needle stack. Do you reckon you could hack the system for me? Figure out what's going on? If you help me out with this, I'll do plenty in return. All right, we'll do our best. No ale ja chcę grać tobą. Tak zginie, po co go ten? Misja rekrutacyjna. To twój samochód? We have a CTOS backdoor already, but all the reports are anonymized. If you want to know who's targeting our friend, get me a hard line into a government server. Brilliant. I'll get to work. Send me the coordinates. Jezu, jakie to jest smutne frajerstwo. A co bym tu wyzwolił? Nine Elms? Wygląda jak coś prostego. Sabotaż, neutralizacja VIP-a. O! Jedziemy tam. To zrobimy. Jest kamera. To chyba tylko po to, żeby skakać. Czy dostaję po 18? Chyba tak. W to mi się dobrze grałem. W sensie to jest odmóżdżasz. Czuję, że potem będę upośledzony, będę miał kaca moralnego. Ale... To jest tak głupie wszystko. Zhakowałem milion samochodów. Że kustomki w jaką grę?
Okej, tu jesteś po drodze. Zlikwiduj VIP-a. Brzmi jak coś prostego. Nie? Są przy okazji pieniążki? You look like someone interested in fighting back. Yes, thank you. You're talking like Detek. Oh, a lady don't kiss and tell, yeah? Co za kurde tekst. You want to help me fuck up some Clan Kelly stuff or what? Go on. Okay, I'll tell you. Some bad guys, gangster guys, are taking money from poor people who can't stop them. Jezu, nie. Gangster zły, bić dobrego, biedny. I have hack that can take the crypto from the bad guys. But I need the bad guy's private key, or it not work. Oh, let me guess. You want help finding the key? Exactly. Get me the file, and I can steal back everything the gangsters want. Everything. Do. You help me, and I will help you. It's partners, like buddy movie. All right. We'll do our best. Tak, to co w tej plan Gam Night, to jest kurczę po prostu brainlet the game. Teraz tak, to jest obszar 3. Kim wy jesteście? Bo tu rozumiem po prostu, jak mieć taką zestaw tych ludzików muminowych. Gordon Abel. Policjant. Czyli jakby zrekrutować policjanta, to można tutaj wejść na luziaku, tak? Tak. Dobra, zobaczmy, potrzebujemy drona definitywnie. W miarę szybkiego. No. Szybkiego teraz, żeby... Okej, okay, zobaczmy, gdzie tu jest wejście. Okay, od tej strony coś jest. O! I cóż może ten, zaraz, gdzie jest ten... Co? Dron jest tym całym... Jeszcze raz? Co? Co ten głos robi? Okej. Okay. Jeszcze gdzieś tu za... That drone was assigned to an Albion detention center somewhere in the borough. According to what I could pass, it was used to interrogate high-value local insurgents. This is one less weapon in their arsenal. A, tu jesteś. Siedzę w tym kocu teraz. Teraz nie. Jest mi ogólnie ciepło. Gdybym mógł, to bym siedział bez niczego, tak? Dosłownie. Czy najlepszy ludzik ma 4 umie... Jest. Znowu baba, May Bowman. Sorry, robisz coś? To jest do ciebie sprawa, może od razu się poddasz. Jezu, zobacz. Przepraszam. Nie jesteś zła? For their brawny arms, I mean tools. Jezu, co ta baba gada? Okej, okay, tutaj jest... A, i ktoś pytał o te odbicia, one są bardzo ładne moim zdaniem. Patrzcie, kto tam się odbija. Ja. To jest super, to jest filmowe już. Ktoś mówi, że nie włączam kamerki. A, jak się przypadkiem włączy, nie wiadomo, czy cię Marek nie ogląda cały czas, tak czy siak. Okej, okay, tam co trzeba zrobić?
Sabotaż? Okej. Okay. Są te słupy 5G? Czy 6G w sumie w tej grze? Aha. Niestety mam zasięg ograniczony drona, nie wlecę wyżej. Zrób coś z wentylatorem. To jest dron jakby, co, okej? Chyba coś za bardzo ten... Okej, okay, gdzieś tutaj jest. Tu rozumiem, że po prostu muszę już wejść. Ja. Okej, okay, ale tu jest droneczkiem, to muszę zrobić. W sensie... Muszę kliknąć niestety w dwie rzeczy. Na drużynkę. Na gadżet. Co jest? A to jest technologia, tak? A ciekawe, zaraz, bo chyba zaczynam rozumieć, że w niektórych miejscach nie można zmieniać tego. I to jest jedne z tych miejsc. Okej. Fajny gość. Dzielny facet. Co dawał mu dzielny facet? Szybsze leczenie z ran. To jest dzielny facet. Zów chłopiec. Tak, skradanie się dronem. No tak to wyszło. Jakby mieć tego drona, którego mam. Dron tam w ogóle czeka na mnie, to tak kochany. To byśmy już to praktycznie zrobili, no ale... A, muszę znaleźć teraz ludzika, który ma ten klucz. Moment. Tak, musimy mieć kluczyk. Albo złamać coś innego. O! I'm speechless. Dzielne chłopaki tu są, no muszę powiedzieć. Zostały 3 minuty już tylko u Nvidii. Ktoś po mnie wchodzi, no bo raczej trochę tu posiedzimy jeszcze chwilkę, parę minut, nie? Niech Nvidia ma, to dobra filmu. Podwykonawczyni Albiona, Sally Dąbrowska. Sali weźmiemy z M249, tak? Ah!
Aha. Do widzenia. It's clear. O Boże, dobra. Dron będzie cięższy. Okej, drony też są niestety z kamerami. Nie najlepszej jakości. Twarde, twarde drony. A. O Jezu, ginie następna osoba. Nie, ktoś ze mną jest. Zaraz. Coś nie tak. Moment. Dobra. Aresztowana! Ej, przeżyła! Przeżyła. Dobrze. Aresztowana to luzik. Trzeba będzie ten... odaresztować. Zostały nam dwie osoby. Zapraszam. Widzę, że... A nie, no musimy kończyć w takim razie niestety, tak? Bo Nvidia się kończy. Ale postanowiłem kogoś zwerbować niestety. Włóczęga 18-letnia, która w wieku 16 lat coś tam zrobiła. Polak... Stefo, lubisz Polaków? To mam dla ciebie dobrą wiadomość. Będziemy mieć niedługo Polaka w drużynie. Jest Sali Dąbrowska. I tak to jest. Zaraz, super Polacy zaraz będą. Na tych nie patrz tutaj, dobra? Oni tam śpią. Nela Dworak, to jest też z Polski, Czechos, okolicy w każdym razie. Ale Sali jest super, strasznie miła babka, okej? Cięciunio. A Jezu, co cięciunio, dupunio, przepraszam. Dobra, ja chyba jeszcze wbiję na chwilę do siebie. Ma plecaczek. I urodziła się gdzieś tutaj. Tu jest w ogóle sabotaż. Ty no, ale wystarczy teraz w sumie. Po tej całej mojej śmierci, że sobie teraz tutaj tylko zmienię gadżet na robaka. I tę misję wykonam w ułamku sekundy. Robak po prostu pójdzie tutaj, który jest... ma maskowanie. A? Nie podaję sobie cooldowna maskowania. Aha, czy pęk skacze podwójnie? Właśnie, muszę to sprawdzić. Boję się, że też mogli mnie oszukać tutaj.
czemu chodzisz z bronią? Co się stało z tym ludzikiem? Którym? Wszystko okej, z każdym jest. Kosmetolożka. Jezu. Ci ludzie się biją wszyscy jak z jakiegoś MMA. Nie? Doradczyni małżeńska. Yeah. Czy mogę ją teraz... Kondycja... I co? Wstrząsający cios. Tak? Jesteś dobra, myślisz? Okej, widzę to faktycznie. Jesteś dobra. Zapraszamy cię. Ty. Rewolwer. Kruchość. Aj, aż się przewrócił. Pod ukosem do góry. Chcę, żeby był cały Londyn, który został zaatakowany przez tą babkę z mojego... O! Okej. Okay. Symulator młodzieży wszechpolskiej. Socjalizuje się, miota strzałek. Karabin ręczny maszynowy Negev. Woźny. Krytyczka kulinarna. O, takich nie lubimy. Kto? Ty? Bronek. No. Ej, satysfakcjonujące. Wiem, że mogę zginąć. Zagrzewa ludzi do walki. Dzień dobry. Gaz łzawiący. Odporność na gaz. Można ją wysłać... A, nie powiem wam tego. Okej, idziemy na mój kanał, dobra? Jak ktoś chce, to zapraszam, a póki co dziękuję za te miłe 6 godzin. Teren, ten, teren, ten.